Sejm przyjął ustawę deregulacyjną, zgodnie z którą decyzje w pierwszej instancji, jeśli będą całkowicie zgodne z oczekiwaniem strony, staną się ostateczne w momencie ich wydania. Mniej ograniczeń administracyjnych, łatwiejsza działalność gospodarcza i łatwiejsze życie zwykłego człowieka. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę deregulacyjną, która znosi szereg niekiedy absurdalnych i uciążliwych przepisów, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Kiedy sprzedajemy każdą nieruchomość, potrzebowaliśmy dotychczas zaświadczenia o tym, że grunt nie jest lasem, że na tym gruncie nie jest prowadzona gospodarka leśna. Dziś wystarczy złożyć oświadczenie po wejściu w życie ustawy. Ustawa podnosi kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Ułatwi też prowadzenie działalności gospodarczej. O połowę podwyższamy kwotę, do której można prowadzić tak zwaną działalność nierejestrowaną. To znaczy działalność, która nie wymaga wszystkich tych formalności, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa deregulacyjna pomoże przedsiębiorcom w sporach z instytucjami państwowymi, mówi poseł Grzegorz Graża z Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy przedsiębiorca ma pomoc z instytucji, które go wspierają, na przykład instytucji małych i średnich przedsiębiorstw. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców będzie mógł wspierać przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, na przykład z ZUS-em. Na takie rozwiązanie przedsiębiorcy czekali od dawna, mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W sprawach cywilnych nie mogłem reprezentować przedsiębiorców. Była to niekonsekwencja całkowita. Za ustawą deregulacyjną głosowało 271 posłów, przeciw 177. Teraz zajmą się nią senatorowie.